Hej kochani, zapraszam was dziś na Get Ready With Me. Jest wcześnie rano, mam tu swoją kawkę i jestem już po śniadaniu. Słuchajcie, mam dziś dla was super ogłoszenie, super informacje. Będę się z wami tutaj szykować. To nie jest super informacja jest to, gdzie ja się w ogóle szykuję. Czekajcie, nałożę sobie bazę. Mam już krem na twarzy, nałożę sobie najpierw bazę matującą na strefę T. Szykuję się do studia, na nagrania. Ostatnio przed wami skrywałam, mówiłam wam, że mam fajne informacje, fajną niespodziankę. I nie mogłam wam nic powiedzieć i tak strasznie chciałam, ale wiecie, no musiałam przytrzymywać wszystko w tajemnicy póki co. Ale już teraz mogę wam powiedzieć, że będę jedną z prowadzących na bardzo, bardzo fajnym kanale. Jest to kanał marki Liren, tutaj mam zresztą kosmetyki, których dziś używam. Kanał nazywa się Studio Kobiet. No i tak jak nazwa wskazuje, będzie to typowy kanał właśnie dla kobiet, chociaż mężczyźni też oczywiście mogą oglądać. Gdzie znajdziecie bardzo, bardzo dużo fajnych filmów. Będą i makijaże, będą i porady, będą ulubieńcy, będą takie tematy typowo babskie. Ale najpierw powiem wam, kto jest drugą prowadzącą, bo drugą prowadzącą jest Justyna z kanału 10 minut spokoju. YouTube'owa mama, podkład teraz. YouTube'owa mama, z którą się zapoznałyśmy właśnie na planie. I po prostu to jest tak super dziewczyna. Justyna ma wielkie doświadczenie jako dziennikarka telewizyjna, więc dużo się od niej uczę. Ja nie jestem aż tak profesjonalna. Na początku naprawdę się bardzo stresowałam, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo mnie nauczyła. Pewnie nawet nieświadomie. Po prostu chłonę od niej tą wiedzę, bo ona tak ładnie się umie wypowiedzieć przed kamerą, ma tak świetną dykcję. Pozdrawiam cię, Justyna, serdecznie. Jak jeszcze jej nie subskrybujecie, to idźcie na kanał 10 minut spokoju. No i przede wszystkim właśnie na kanał Studio Kobiet, bo jakby to jest teraz najistotniejsze dla nas. My i cała ekipa staraliśmy się, żeby stworzyć tam naprawdę takie fajne, babskie miejsce. Samo miejsce, w którym nagrywamy, jest przepiękne. Zrobi na was duże wrażenie. Na mnie zrobiło, jak tam weszłam, to mówię, wow, chciałabym mieć taki pokój. Chciałabym po prostu, żeby u mnie tak to wyglądało. Wygląda to prześlicznie. Oczywiście co tam też nasze akcenty. Na pewno jak się uważnie przyjrzycie w odcinkach, to je zauważycie. A nagrywanie właśnie dla kogoś to jest frajda. To jest zupełnie inaczej, kiedy właśnie ktoś inny stoi za kamerą, innym okiem cię nagrywa, ma inny pomysł na ciebie. Ale tematy są jak najbardziej nasze. My wymyślamy tematy do odcinków, my wymyślamy właśnie o czym chcemy rozmawiać. Oczywiście przygotowujemy się wcześniej, ponieważ tu już produkcja jest bardziej profesjonalna. To siadamy wcześniej, omawiamy o czym będziemy rozmawiać w danym odcinku. Przygotowujemy każdy odcinek, tak jak na przykład będą odcinki o organizacji, siebie, o motywacji. To wcześniej sobie jakby spisujemy wszystko i przygotowujemy. I fajna jest taka praca, naprawdę. Także mam nadzieję, że wam się to spodoba, że to docenicie. Teraz korektor kryjący punktowy. I że będziecie śledzić nasz kanał. Co środę o 18 pojawiają się odcinki. O, ja lubię sobie wprowadzać korektor właśnie tym pędzlem, którą rozcieram w podkład. Po prostu go tak blenduję. W ogóle lubię ostatnio nagrywać takie luźne Get Ready With Me, gdzie po prostu sobie tak do was gadam. Słuchajcie, ponieważ ja się przygotowuję do nagrań, to mój makijaż musi być trwały. Teraz sobie opudruję całość. Oczywiście jeszcze sobie muszę ułożyć włosy, bo nie pójdę tak na nagrania. O nie! Teraz duo, róż i bronzer. Nakładam sobie najpierw jedno, później drugie. Czym od bronzera. Bardzo lubię to duo, zresztą zobaczycie na kanale, będę robiła właśnie demonstrację, jak nałożyć. Słuchajcie, my mamy tyle pomysłów na odcinki, to się nagle okazało, że jak my się razem zebrałyśmy, usiadłyśmy sobie, słuchajcie, przy kawie z Justyną i zaczęłyśmy wymyślać, co my mogłybyśmy zrobić w odcinkach. To nam po prostu takie pomysły przyszły do głowy, bo wiecie, Justyna ma kanał bardziej mamowy, bardziej lifestyle'owy. Pokazuje swoje życie z córeczkami. Ja natomiast mam bardziej kosmetyczny, ale też lifestyle'owy, bo też nagrywam vlogi. I zaczęłyśmy właśnie sobie to wszystko zbierać do kupy. Okazało się, że mamy różne spojrzenia na różne sprawy i różne właśnie pomysły, także będziemy to wszystko, tym wszystkim się z wami dzielić. Teraz róż. Ten róż ma w ogóle śliczny kolor. Zobaczcie, jaki ładny jest. Naprawdę kolor jest bardzo unikatowy. I rozświetlacz. Na pewno znacie Shiny Touch, bo to jest hit teraz. Shiny Touch. I nakładam też płaskim pędzlem, żeby mieć większe nasilenie koloru. Wprawdzie do nagrań nie powinno się tak mocno rozświetlać, ale tutaj na policzkach zostawiam. Na nosie już nie będę. Nos zostawiam jednak matowy. Tutaj wiecie, podczas nagrań musiałam się jeszcze poprawiać. To jednak profesjonalne kamery, wszystko, wszystkie niedoskonałości widać. Moja po prostu zmora. Utrwalam się mgiełką. Marka Liren właśnie wprowadziła też mgiełkę. Musicie koniecznie sprawdzić te nowości. Jest i puder prasowany, i właśnie sypki, i korektory nowe. Dużo, dużo nowości. Są bazy, także naprawdę bardzo dużo ciekawych kosmetyków ostatnio. Dobrze, kochani, ja sobie zrobię teraz oko.
I pomyślałam, że na pierwsze nagranie zrobię sobie taki mój neutralny makijaż. Nie będę tutaj szaleć za bardzo z tymi odcieniami. Zrobię sobie taki klasyczny, dzienny makijaż. Ale postawię tutaj bardziej na moje rzęsy, żeby były takie duże. Użyję po prostu bardzo neutralnych kolorów. Dla mnie jest też fajne to, że my się same malujemy na nagrania, same się ubieramy. I przez to właśnie jest naturalnie. Nie lubię, kiedy właśnie idzie się do telewizji czy coś i ktoś was maluje. W sensie fajnie jest, jak ktoś was maluje, ale jednak ja najbardziej lubię się umalować sama. Jak wiecie, sama się nawet malowałam do ślubu. Więc fajne jest to, że mamy taką dowolność, że możemy wyglądać jak chcemy. Justyna ma taką fajną stylówkę z tymi swoimi wariowanymi sukienkami. Ja postawiłam bardziej na koszulę, bo moim zdaniem też dobrze wyglądam w kamerze w koszuli, przynajmniej tak mi się wydaje. No to postawiłam przy nagraniach. Dziś też wybrałam sobie na nagrania koszulę, zaraz wam ją pokażę, jak skończę tylko make-up. Tam będą jednak troszeczkę inne rzeczy niż na naszych kanałach. Troszkę wyrywamy się ze swoich schematów. Jak widzieliście, nałożyłam już cień na brwi, teraz palcem nałożę sobie odrobinkę jeszcze wosku, żeby utrwalić, żeby nigdzie mi się nie przesuwały. Dobrze, teraz sporo tuszu na rzęsy, bo chcę mieć naprawdę, naprawdę wyraźne oczy. I będę wyciągać zewnętrzny kącik jak najbardziej się da, żeby był po prostu, żeby rzęsy były jak największe w zewnętrznym kąciku. Nie wiem, czy to wystarczy, zobaczę później w całości. Być może dokleję sobie jeszcze kępki pojedyncze, żeby mieć jeszcze dłuższe te rzęsy, ale to zobaczę później. I teraz przechodzimy już do pomadki. Wybrałam kolor nudziakowy, bo chciałam, żeby usta były, żeby mi się po prostu trzymały cały dzień i nie chciałam mieć takiego jakiegoś dziwnego koloru na pierwsze nagrania. Chciałam, żeby był właśnie kolor taki bardziej stonowany. No dobrze, kochani, tak się prezentuje mój makijaż, całkiem naturalny, nie jest jakiś przesadzony, uważam. I teraz idę wysuszyć sobie włosy do końca i będę je też podkręcać. Okej, kochani, ja sobie wysuszyłam włosy i teraz nie mogę zdecydować, czy iść we włosach prostych, czy włosy zakręcić. Także ja sobie po prostu lokówkę ze sobą zabiorę na plan i albo zakręcę, albo zostawię proste. To jeszcze zobaczę, muszę sprawdzić też w kamerze, jak to wygląda. Zapytam się też Justyny, jaką będzie miała fryzurę, żebyśmy też mogły siebie dopasować. Wezmę też kilka propozycji ubrań, ale pokażę wam koszulę, w której mam zamiar dziś wystąpić. A jak chcecie zobaczyć, na jaką fryzurę się w końcu zdecydowałam, to musicie tak czy siak obejrzeć odcinek. Kochani, ja do nagrań wybrałam sobie taką koszulę w pieski. Chciałam właśnie coś granatowego, bo myślę, że granat bardzo dobrze wygląda w ogóle w kamerze. Więc taka lejąca, zwykła koszula. Do tego meliski. Nie tylko letnie buciki, ale też można je nosić spokojnie zimą, jesienią z rajstopkami i tak dziś właśnie je założę. Pomyślałam, że meliski się świetnie sprawdzą, bo Justyna jest niska, a wysokie osoby, tak jak ja, zawsze mają problem właśnie jak nagrywają z niskimi osobami, że wyglądają na dwa razy większe po prostu. Dlatego założyłam dziś płaskie buty i nie postawiłam na szpilki, które normalnie bym założyła do nagrań. A tu mam moją spódniczkę, muszę ją jeszcze przeprasować, to jest taki ala jedwab. Ja tą spódniczkę mam już wiele, wiele lat i widzieliście już miliony razy. Taka bombka i właśnie stwierdziłam, że będzie mi pasować do tej koszuli. Zawsze właśnie jest taka sprawdzona przeze mnie na nagrania, no muszę ją jeszcze wyprasować. No dobrze, kochani, ja uciekam teraz na nagrania. Nie zdradzę wam jeszcze, jaką będę mieć fryzurę, bo to dowiem się na miejscu dopiero. Chociaż po więcej zapraszam was właśnie na kanał Studia Kobiet. I jeszcze raz mówię, przypominam o subskrypcji. Zabieram moją lukówkę, zostaję w tej koszuli już na 100% i uciekam, kochani. Widzimy się w Studiu Kobiet. Pa, pa!